Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających, wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mający pasterza i zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Proszę usiąść na chwilę. Drodzy bracia i siostry, to jest chyba najpiękniejsze uczucie, jak człowiek czyta Ewangelię i od razu mu się przed oczy stawia taki obraz z życia wzięty, który akurat Jezus opisuje, ale który człowiek przeżywa w swoim życiu. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Już pierwsze zdanie, jak po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Jak człowiek coś zrobi, to lubi o tym powiedzieć komuś. Zresztą jak coś dobrego zrobi szczególnie. Jak dokona jeszcze jakiegoś tam wielkiego dzieła, które wymagało dużo troski, dużo zabiegów, dużo, to wtedy człowiek dzieli się z tym, z drugim człowiekiem. To jest takie naturalne. Czym się jest młodszym, tym jest coś bardziej naturalne, bo przypominam sobie każdy mój wyjazd na obóz harcerski, a później po przyjeździe godziny opowiadania mojej mamie i mojemu tacie o tym, jak tam było. Pamiętam każdy wyjazd na kolonię letnią szczególnie, bo to najwięcej jeździłem, to chcę się opowiadać, co tam było. Szczególnie tym, którzy nie byli. Ale przecież też się lubi powspominać. Jak się pojedzie gdzieś na jakąś wyprawę, w czasy, no to nie dlatego, żeby się pochwalić, tylko ludzie pytają, i jak tam było? I sobie wyobraziłem Pana Jezusa i tych 12 apostołów, jak on ich pyta, i jak tam, chłopaki, było? No i oni siadają i mu opowiadają wszystko, co zdziałali i czego nauczali. I sobie jeszcze tak wyobrażam, że mówi jeden przez drugiego. Tak. Każdy chce coś opowiedzieć, bo oni, po to oni zostali posłani, wysłani i wrócili. No Pan Jezus pewnie ich wysłuchał i dopiero wtedy powiedział: idźcie na osobno, na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. No, a cóż za zgiełk oni mogli mieć 2000 lat temu? Dzisiaj dopiero świat huczy, w którym jest trudno odpocząć nawet we własnym domu. Bo ktoś coś zawsze mówi, jakaś muzyka, telewizor i tak dalej, i tak dalej. I trzeba wyjechać, żeby odpocząć. No to Pan Jezus im proponuje pustynię. Bardzo srogie miejsce. Ale pustynia to takie miejsce prawdy. Tam szybciutko człowiek schodzi na ziemię. Przestaje bujać w obłokach. Bo nie ma nic. Jest pusto. Człowiek jest sam.
No i na takim pustyni wtedy łatwiej się przekonać i szukać kogoś, żeby był obok mnie. I nawet jak się jest sam osobowo, tak fizycznie, to dlatego łatwiej wtedy znaleźć Pana Boga. I tak przez 2000 lat wszyscy święci i mądrzy w Kościele, doktory Kościoła i nie tylko, mówią, że trzeba się, żeby Pana Boga spotkać, to trzeba wyjść właśnie na pustynię, czyli zostawić wszystko. I pozostać samemu, żeby w ciszy i spokoju to na pewno tego Pana Boga znajdziemy. Pan Jezus użył słowa odpocząć. Idźcie, począć na nowo. Muszą wyjść na pustynię, żeby mogli zacząć na nowo coś. Czyli zakończyli ten etap i rozpoczęli dopiero nowy. Ale muszą doświadczyć pustyni. Pan Jezus odesłał ich, ale nie da się tak w świecie odejść niezauważonym. Zawsze to odejście będzie, ktoś to zobaczy i wykorzysta. I znowu taką gonitwę za apostołami wyobraziłem sobie, jak, nie wiem na ile z was, ile wyście mieli takich spotkań, ale ja akurat na szczęście miałem możliwości, jak się ganiało za Ojcem Świętym, za papieżem, jak do Polski przyjechał. A może jeszcze tu, a może jeszcze tam. A jak nie tą ulicą, to może tamtą dojdziemy do placu. Ja byłem w 8 klasie, jak papież pierwszy raz przyjechał. I pamiętam w Warszawie właśnie między innymi w niedzielny poranek, kiedy biegaliśmy, nie wiedząc w ogóle, gdzie jesteśmy. Bo kto tam, jakiś chłopak z pionek miał Warszawę znać. I biegaliśmy, że może gdzieś go zobaczymy. I go usłyszeliśmy. I już nam wystarczyło, bo myśmy słyszeli. I ci ludzie też, no, chcieli się spotkać z apostołami, bo oni dużo zdziałali w swoim życiu. Oni dużo pomogli ludziom. I ich dopadli, znaleźli. Ale Pan Jezus dopilnował, żeby oni poszli jednak na pustynię. I wybawił ich właśnie z takiej opresji tych ludzi, że mogli odpocząć, to zaczął ich sam nauczać. Nie dlatego, że był mądrzejszy, tylko dlatego, żeby oni mogli odpocząć, żeby oni mogli doświadczyć pustyni, żeby oni mogli, idąc tam, zatęsknić za tym światem, z którego wrócili, żeby przemyśleli jeszcze raz wszystko to, co mu już opowiedzieli. Pan Jezus, bo byli jak owce bez pasterza, no, oni potrzebowali kogoś, kto ich dalej będzie prowadził, a apostołowie w tej chwili nie mogli. On staje przed ludem. On jest ich pasterzem, on jest ich nauczycielem. Zaczął ich nauczać. No i to chyba stał się problem. Bo jakby tylko ich uzdrawiał, jakby ich wydobywał z problemów, to pewnie do końca by szli za nim. Ale jak on ich nauczał, że trzeba kochać, że królestwo to nie z szabelką, ale z krzyżem, no to już wiemy dzisiaj, mądrzejsi o 2000 lat, że pod ten krzyż na Golgotę za wielu tych, co nauczał, nie poszło. Tam była tylko resztka i garstka tych najbardziej wytrwałych. Bracia i siostry, kolejne nasze spotkanie z Panem na Eucharystii. Jak będziemy Go tylko słuchać, to szybko skończą nam się siły, żeby iść za Nim. Dlatego potrzeba, abyśmy z Nim się jednoczyli, Go przyjmowali, abyśmy ofiarując Go także sami przyjęli tę ofiarę, bo ona nam daje moc,
że jak wyjdziemy z tej świątyni, to tam wszędzie będzie On z nami. I On będzie naszą mocą. On będzie naszym natchnieniem. I wcale nie będziemy potrzebowali, żeby On ocierał nasze łzy, żeby On nas uzdrawiał fizycznie, żeby On nas ochronił od grypy. Będziemy potrzebowali uzdrowienia, które dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Bo wcześniej czy później dopadnie nas grzech. I uzdrowić nas będzie mógł tylko Jezus. Dlatego ten sakrament nazywa się sakramentem uzdrowienia. I na nowo będziemy mieli szansę, żeby iść dalej, żeby nie wysiadać z tego pociągu wiary, żeby jechać do celu. Szybciej lub wolniej, ale zawsze w ekipie Jezusa Chrystusa. Bo ten świat nam dzisiaj tylko zasieje wątpliwości, a one są nam niepotrzebne. Wykorzystajmy tę Eucharystię, kolejną w naszym życiu, tę ucztę, by się napełnić Panem Jezusem, by wypełnić siebie łaską, która jest w ogóle dla nas nie do zrozumienia. Ale mamy świadomość, że Jezus nam jest potrzebny. Bo jak bardzo gubią się ci, którzy już przestali w to wierzyć. Jak daleko są ci, którzy już nie wierzą, że Pan Jezus jest im potrzebny. To cieszmy się, że mamy taką potrzebę i módlmy się o moc.